26 punktów zdobyliśmy sobie i powinien trafić do naszego garażu. Bardzo dobrze, teraz chodźmy sobie go przetestować. Skoro już jesteśmy przy chatce, ogarnijmy to. Postaraj się z tym zdjęciem. A tak zrobiłem, że na szybko, żeby wiesz, żeby było. Dobra, co ludzie widzą w tym samochodzie tak naprawdę? Nie możemy tu otworzyć drzwi, nie możemy się przenieść. Możemy podróżować w czasie do tyłu, zobaczcie. No, to się postarali, fajnie. Można podróżować w czasie do tyłu tym samochodem. Coś nowego, doskonale. A, to tu jest ta specjalność tego samochodu. Dobra, zaraz to przetestujemy. O kurczę, jak się otwiera maska. A gdzie jest silnik? To elektryk. Nie, silnik chyba z tyłu, co? O, patrzcie, to się też otwiera, ale super. Ja bym chciał tu mieć bagażnik, co? I drzwi do góry, kto wsiada? Przenosimy się do 2020? Nie, kurde, tam nikt nie chce wracać. Robimy z nim porządek, bo on coś nie jeździ. Coś tam się zmieniło, ale bez szału. Do 2005 się cofamy po paliwo. No, przydałoby się. Kurde. Zostawiamy standardowy silnik, zobaczymy co potrafi. Powróci do przyszłości. Nie będę go sprzedawał, no chyba drogi jest, no nie? Podoba mi się to auto, więc zostawię go sobie. Co on, wolno ssący? Fajnie by można było kupić do niego taki body kit, żeby dodawał te wszystkie takie elementy z powrotu do przyszłości, no nie? Mega fajne by to było. Wyścigowa skrzynka. Zostawię mu standardowy silnik. Może ma jakiś bodyk? Jakie kapcie wielkie. O nie, takiego nie zrobimy. Niech to ma ładny skład tutaj. Musimy felgę na pewno powiększyć. Odrobinkę. Dajmy jakąś taką fikuśną. Kurde, tej nawet nie widzę, tak ciemno. Może coś takiego? Tak, większą mieliśmy zrobić. I z przodu, i z tyłu. No i tutaj niestety. O! Nawet całkiem ładny spoiler mamy dodatkowy z tyłu. Przyjemnie, przyjemnie. Podoba mi się. Ale no, szkoda, że nie możemy takiej konwersji zrobić. Że nie ma bodykitu do niego, nie? A inaczej od razu rozmawiamy, nie? A czekaj, w jakiej klasie ja go mam teraz? Klasa A. To chyba będzie dobrze dla niego. Nie ma co za bardzo, wiesz, go piłować do klasy S1. Ja bym chciał nim trochę wyścigów porobić. Zdecydowanie. Dobra, tu już mamy. Nie chcę tak podkręcać mocy, bo potem ciężko będzie go opanować na zakrętach. Dobra, to zostawiamy. I gitarka. Szkoda, że nie ma takiego bodykitu, no nie? Jakoś udało się w GTA Online zrobić tak, żeby był... A może, no nie wiem, no fajnie by było, jakby się to pojawiło. Kurczę, chciałbym jednak. Tak bez tego to ten samochód to nie jest to samo, no nie? Jakby był jakiś taki body kit, żeby zmieniał go na ten powrót do przyszłości, ale by było super. A tu chyba nie dałem jakichś rzeczy jeszcze. No, zawieszenia nie dałem fajnego. Brakuje tego, kurczę, szkoda, że nie dali. A, widzicie, wyścigowe powiedzmy. Jak odblokowałem DeLoreana? W playliście festiwalowej jest do zdobycia. Można się trochę pobawić i go zdobyć. Dobra, chyba będzie spoko. Jak coś będzie ten, to sobie go przerobię. No i zobaczmy, co on potrafi. Zrobiłem go na standardowym silniku. Fajnie wygląda. Dalej wygląda dość świeżo, jak na swój rocznik. Który on jest? 82. Nawet jakoś tam skręca. DeLorean. A myślałem, że on ma inne zegary w środku. Aż muszę sobie powrót do przyszłości obejrzeć. Zobaczcie, jaki dziwny jest ten samochód. Lusterka jakieś takie, nie? Ale kierownicę ma normalną. Nie ma jakiejś tam fikuśnej takiej, wiesz, jak cyberpunka jakiejś podłużnej.
taka w miarę normalna. Ja nim się będę chyba ścigał w klasie A. Jeszcze może sobie tam poprawię z tuningiem. I gitarkę. Tak, mam już GTA Trilogy. Dzisiaj właśnie zainstalowałem. Pewnie będzie kaleczył zakręty? No możliwe, no jednak aerodynamika, czy ja wiem. No nie wiem, musielibyśmy tutaj coś porobić jeszcze z nim. Może nie będzie tak tragicznie. Silnik montowany centralnie, to raczej powinien... Znaczy nie, to bardziej na tylnej osi jest montowany, nie? No nie wiem, ciężko powiedzieć. Jak to się będzie prowadzić? Dałem silnik standardowy, zostawiłem, tylko go trochę podrasowaliśmy, bo standardowy wolno jeździł, strasznie. Driftować się chyba nie. To dobrze, o nim świadczy. Ale jak trzeba, to poleci. Leciutki power slide nikomu nie zaszkodzi. W realu jest paskudny do prowadzenia. W ogóle słyszałem o nim same złe rzeczy. Osoby, które gdzieś tam nim pojeździły, mówiły, że tragedia jest samochód. Nie da się tym jeździć, psuje się. Tak nie rozumiem tego hype'u trochę tutaj w Fordzie na to auto, ale to chyba właśnie ze względu na sentyment. Lepiej by było, jakby samochód miał ten body kit, no nie? Wtedy by było coś. A tak to tak... No tak nijako trochę. A ten dym kozacki jest, nie? Nie, jeszcze nie można grać. A właśnie, miałem wam pokazać. Jak wejdziecie sobie... A jak wejdziecie sobie w wiadomości, tutaj macie news i tutaj jest this week we experiencing a hotfix to be implemented address multiple crash, wheel and connection issues for Forza Horizon 5. To oznacza, że będą naprawione te problemy z kierownicą w hotfixie. Powinien pojawić się w tym tygodniu, więc mam nadzieję, że już w tym tygodniu pogram sobie na kierownicę w Fordze. Byłoby milutko. No i tak, tak wygląda sobie DeLorean. Nie było trudno go zdobyć, tylko czasochłonne, no nie? Trochę czasochłonne. Fajnie, fajnie, że go dodali tutaj. Chyba był już w czwórce, no nie? No i tak sobie go zrobiliśmy.